Dzień dobry, zapraszam wszystkich gości tego panelu. Siądźcie pod swoimi wizerunkami, kto się nie wstydzi. Tak, tytułem wprowadzenia w ten panel, taki no panel jednak nieruchomościowy, siedzą ze mną cztery osoby, które na co dzień i od święta zajmują się nieruchomościami, ale tak wiecie, na bardzo wysokim poziomie. Panowie, pierwsi dwaj, czyli Wojciech oraz Adam, wybudowali kompleks Narusa Leśna Przystań w czasie pandemii. Wymyślili sobie, że jaki może być lepszy biznes w czasie pandemii, jak nie hotel. I jakoś potem się okazało, że to był genialny pomysł. Karolina i Sebastian z kolei zajmują się nieruchomościami na Cyprze. I będziemy chcieli sobie opowiedzieć o pewnych trudnościach, zagrożeniach, pewnie też profitach. Dlaczego taki profil waszej działalności, a nie inny? Ale pierwsze, co się nasuwa, dlaczego w ogóle nieruchomości? Może na ochotnika, słuchajcie, nie będę wyznaczał. Może ja zacznę. Dokładnie, to ja do głosu poproszę. To może powiem tak życiowo bardzo i to jest aspekt, który mi przyświeca przy inwestycji w nieruchomości, a raczej nam. Że nieruchomości dają niesamowity komfort, dają zabezpieczenie zarówno dla nas, dla naszych dzieci, na przyszłość przede wszystkim, nas wszystkich. Bo biznes takowy, jaki on by nie był, jak najlepiej zamodelowany, jak najlepiej skonstruowany, to jednak niesie ze sobą wiele ryzyk, tak? Bardzo często, kiedy jesteśmy w tym biznesie, to on funkcjonuje. Jak znikamy, no to już bywa trochę trudniej. I to jest moja bynajmniej odpowiedź taka prywatna na to, dlaczego nieruchomości. Okej, ma to sens. Panowie, dlaczego nieruchomości u was? Halo, halo. O, właśnie. Dzień dobry wszystkim, Wojciech Matuszny. No, historycznie, jeśli chodzi o nieruchomości, faktycznie to jest inwestycja, na której naprawdę nigdy nie straciłem. W sensie wygląda na to, że jest naprawdę bardzo bezpieczna. Nawet jak kupowałem nieruchomości dość drogo na początku swojej kariery inwestycyjnej, to i tak wyciągałem z tego profit, oczywiście w zależności jak długo trzeba na niego czekać, bo niektóre inwestycje faktycznie trzymałem 10 lat. Natomiast też nieruchomości, my wybudowaliśmy hotel na Warmii we Fromborku, natomiast całą podstawą naszej działalności był zakup pierwszego gruntu, który negocjowałem bardzo długo, bo kilkanaście miesięcy. Natomiast była to taka bardzo duża podstawa dla naszej grupy inwestycyjnej, która składała się na nasz biznes. To był świetny temat, bo kupiliśmy ziemię trzy razy taniej niż była warta. I była to świetna dla nas podstawa, takie zabezpieczenie na samym początku naszej drogi. Mieliśmy zabezpieczenie w nieruchomości. No i to jest największa chyba zaleta, że można sobie zrobić ten bank ziemi, taki jak ja prywatnie na przykład robiłem przez wiele lat, przez całe dorosłe życie w zasadzie inwestowałem w nieruchomości, inwestowałem również na giełdzie bardzo, bardzo aktywnie. Natomiast na giełdzie raz masz zyski, raz nie, raz masz straty, musisz po prostu wyjść powyżej zera na wszystkich inwestycjach. W nieruchomościach mam wrażenie, że ta granica jest dużo bardziej przesunięta, dużo bezpieczniejsza. Dość ciężko jest trafić nieruchomość, na której faktycznie stracisz dużą część pieniędzy. Tak jak mówię, u mnie się to nie zdarzyło. A dlaczego na Warmii zaczęliśmy inwestować, bo tam się specjalizujemy teraz w nieruchomościach? No właśnie tam oczekujemy wyższych stóp zwrotu na nieruchomościach niż w innych okręgach, ponieważ region jest jeszcze po prostu słabo rozwinięty, ziemia jest tania, potencjał jest duży. Adam? Bo ty jesteś, o ile Wojtek jest mózgiem operacyjnym w wielu zakresach na Narusie, o tyle ty jesteś frontmanem tego przedsięwzięcia i człowiekiem, który w dużej mierze zebrał kapitał na to przedsięwzięcie.
Jak, co spowodowało, że stwierdziłeś, ok, wchodzę w to, mając prężny klub przedsiębiorczości? Tak, znaczy już tą historię rok temu na Wall Streetie przedstawialiśmy w szczegółach, bo to był panel dotyczący naszej historii, natomiast w dużym skrócie to po prostu po pierwsze ludzie, więc jakby ja jestem tym, który będzie bronił ludzkości aż do końca. Dzisiaj będzie panel o AI i ludzkość, to ja jestem po stronie nas. Więc Wojtek, który się tam przeprowadził, był dla mnie najważniejszym czynnikiem sukcesu tego projektu, a to, że tam są świetne ziemie, super potencjał, warto wejść, o czym była mowa przed chwilą na panelu z Rafałem Sonnikiem, w coś, zanim to będzie modne. I właśnie taka warmia była, jak my zaczęliśmy budować tam obiekt hotelowy, to jeszcze tam nic się nie działo, a dzisiaj się dzieje tam naprawdę dużo. Więc kapitalny potencjał. Natomiast też teraz tutaj o Karolinie i Sebastianie dwa słowa, bo byłem na Cyprze właśnie u was. To też po prostu jestem absolutnie zauroczony tym, jak oni tam działają, co tam robią. Więc lećmy z tymi pytaniami, konfrontujmy Polskę versus Cypr, bo jest to na pewno bardzo ciekawa dyskusja, ale mega, mega, mega robotę też tam robić. Dajcie mi się tylko jeszcze odnieść do pierwszego pytania. Dlaczego nieruchomości? My jesteśmy w nieruchomościach mieszkaniowych. Ludzie mieszkali, mieszkają i będą musieli mieszkać. Bez względu na to, czyja ta nieruchomość będzie, gdzieś muszą ludzie mieszkać. Jeżeli będziemy inwestowali na wynajem, po prostu będą mieszkali u nas. I dlatego według mnie warto inwestować w nieruchomości. No tak, jak się już został lekarzem, to nieruchomości, bo ludzie też zaczną chorować. I mieszkać też muszą, faktycznie. A skąd pomysł na Cypr? Albo inaczej, bardziej przekornie, gdzie lepiej inwestować w nieruchomości? W Polsce czy na Cyprze? No, przedstawiacie nas tu jako inwestorów tylko z Cypru. My zaczęliśmy na Cyprze, ale tak naprawdę przez wiele lat inwestujemy również w Polsce. Posiadamy pakiet kilkudziesięciu swoich mieszkań. Mamy własną sieć apartamentów na wynajem, więc nie będziemy mówili, gdzie warto, albo gdzie lepiej, gdzie gorzej. Na pewno lepiej jest robić to w dwóch miejscach niż w jednym, żeby zdywersyfikować, żeby zrobić to na mniejszym ryzyku. My postanowiliśmy rozwinąć firmę naszą w Polsce do takiego momentu, że można powiedzieć, nasz wyjazd na Cypr to było takie odcięcie kuponu. My już tak naprawdę nie musieliśmy tam nic robić. Ale niestety nie jesteśmy z tych. Plaża okej, ale tylko raz w tygodniu. I rozwinęliśmy tam firmę, która zajmuje się właśnie dzisiaj obrotem nieruchomościami, również na wynajem inwestycyjnym i na Cyprze Południowym właśnie, tak jak wspomniałeś. Ale to chcesz mi powiedzieć, że pojechaliście na Cypr wypoczynkowo i leżąc na plaży wymyśliliście sobie, że tu też jednak nieruchomości. Nie. Pojechaliśmy w ogóle na Cypr na wakacje, ale to 15 lat temu. Zakochaliśmy się w Cyprze. Po 7 latach kupiliśmy pierwszą nieruchomość inwestycyjnie na wynajem. Okazało się, że rynek ją wchłonął, czyli był klient, który się pokazał jednego dnia, wystawiliśmy je na sprzedaż, zarobiliśmy dobrze, postanowiliśmy wejść w biznes nieruchomościowy stricte. Sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy w innej branży. Branże były około, że tak powiem, gastronomiczne. Ja prowadziłem restaurację, Karolina prowadziła hurtownię zaopatrującą te restauracje i weszliśmy tylko i wyłącznie w nieruchomości dzięki właśnie tej jedynej, którą zrobiliśmy na Cyprze. Od tamtej pory tylko nieruchomościami się zajmujemy. I na tym Cyprze już wiedzieliśmy, że nie będziemy leżeć. Oczywiście, że było tak przygotowane, że jechaliśmy tam, że była firma otwarta. Już od 7 lat tam robimy i flipy, i pośredniczymy, i mamy tematy duże, deweloperskie. No więc pewnie, że nie jechaliśmy odciąć kuponu, tylko zmieniliśmy miejsce zarządzania. Do tamtej pory zarządzaliśmy z Polski Cyprem, a teraz odwrotnie z Cypru Polską, no i oczywiście na miejscu. Trochę łatwiej się zarządza pijąc kawę, jak 320 dni w roku świeci słońce. Dużo łatwiej. Zdecydowanie i bardzo nam fajnie, jak rozmawiamy z kimś z Polski, mówi u nas leje, a u nas słońce. Masz wielu wrogów, rozumiem. Tak. A powiedz mi taką rzecz jeszcze, rozumiem, że tylko z Cyprem tak macie, nie? Że na każdej plaży, gdzie lecicie, to myślicie sobie, o, jeszcze tutaj. Jeszcze nie, tylko jeszcze nie. Na razie. Okej, okay. A panowie, polski kapitał, polskie przedsięwzięcie, polskie nieruchomości, czy jakieś plany może przyszłościowe, czy raczej tak mocno wierzycie w Polskę i wierzycie, że nadal jest tutaj dużo do zrobienia?
No, my mamy drogę bardzo sprecyzowaną, to znaczy my skupiamy się faktycznie na terenie, który rozpoznaliśmy przez ostatnie 4 lata, no powiedziałbym na maksa. Staliśmy się takim hubem na Warmii, w sensie przychodzą do nas ludzie, którzy chcieliby coś zrobić z nieruchomościami, którzy tam mieszkają, którzy chcieliby się ich pozbyć. A my łączymy te osoby, robimy oczywiście projekt, analizę i łączymy tych ludzi z inwestorami, więc roboty mamy raczej kupę przez najbliższą dekadę co najmniej. Natomiast wracając do pytania, czy Polska, czy zagranica, wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Tam, gdzie masz dobrych ludzi. Tak jak Karolina z Sebastianem są świetnymi osobami, które pracują na Cyprze, które tam są, które są tym operatorem i pilnują biznesu. Tak samo jak i my na Warmii jesteśmy taką firmą, która wyszukuje perełki, buduje na nich i bierze w operatorkę pod względem turystycznym. I to jest największa, to znaczy można się bawić oczywiście nieruchomościami, jeśli ktoś chce dla pasji, dla poznania rynku, oczywiście, natomiast ta osoba kluczowa, która zna rynek już, która może pomóc, według mnie to jest największy czynnik taki, który determinuje decyzję. Ja kiedyś kupowałem nieruchomość właśnie w Bułgarii, bardzo dużo na to czasu poświęciłem, a i tak mam wrażenie, że nie trafiłem do końca z tą inwestycją, dlatego warto tutaj, niezależnie czy to zagranica, czy Polska, ale warto mieć dobrego partnera po prostu, który doradzi. Jeżeli mogę, to Wojtek, trafiłeś w punkt i powiem szczerze, że to jest akurat coś, co my widzimy, zwłaszcza z punktu widzenia zagranicznych inwestycji, ten komfort, który dajemy ludziom z innych miejsc. Oni bardzo często chcą zainwestować, ale jest ta obawa, jest to ryzyko, że nie znamy danego miejsca, nie znamy rynku, tak? Nie znamy tych zagrożeń. No i tu się pojawia taki hamulec. I jeżeli jest ktoś faktycznie, na kogo możemy liczyć w danym miejscu, no to jest to dużo łatwiejsze. Nasi klienci bardzo często nam mówią, że gdyby nie my, to nie zdecydowaliby się na inwestycje. A mają przeogromne możliwości, mają chęć dywersyfikacji kapitału, mają chęć optymalizacji, bo to akurat daje Cypr. No więc to jest bardzo ważne. A jeszcze może tak powiem, czy Polska, czy Cypr i dlaczego w ogóle zagranica? No to ja uważam, że nie powinniśmy się zamykać na nasze podwórko, bo 0,68% PKB stanowi Polska w PKB całego świata. Więc słuchajcie, na całym świecie to się dzieje, na całym świecie ludzie inwestują w nieruchomości, na całym świecie są te nieruchomości, tylko trzeba się odpowiednio do tego po prostu przygotować, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby skorzystać z tych możliwości, które nam daje świat. Okej, to trochę ciągnąć ten temat, jeszcze wrócimy do tematu Polska czy zagranica. Dajmy na to, że jest na sali teraz ktoś, albo będzie oglądał ten materiał, bo będzie nagrany, jest nagrywany, ktoś, kto nie ma doświadczenia i nie za bardzo ma fundusze albo jakieś wielkie możliwości. Od czego powinien zacząć? Nie ma tego pytania w naszym scenariuszu. Ale mówimy o inwestowaniu w ogóle? O inwestowaniu w ogóle. Czy odradzasz takiej osobie, że mówisz, przyjdź do mnie i ja ci pomogę, zrobimy to razem, bo mam doświadczenie? Czy mówisz mu 2, 3, 5 złotych rat i on może to robić sam? Zawsze może robić sam. To znaczy ja jestem zwolennikiem dźwigni. Pierwsze pieniądze pożyczałem, zarabiałem na nich i oddawałem. Jak już zarobiłem więcej, inwestowałem sam. Tak też zaczęliśmy z nieruchomościami. Akurat my mieliśmy tą możliwość, że z innego biznesu przerzuciliśmy jakiś tam kapitał. Ale to nie był kapitał na wielokrotność nieruchomości. Tak? To była jedna, dwie początkowo nieruchomości. Dzisiaj mamy w portfelu 34 swoje mieszkania, kilka działek, jakieś dwie inwestycje deweloperskie i to nie jest wszystko już skredytowane. To już duża, duża tego część jest naszym wypracowanym kapitałem w ostatnich 7 latach. Każdemu powiem, że żeby znowu szedł z kimś, kto już to zrobił. Czyli jeżeli chcesz iść, dojść gdzieś, gdzie ktoś już doszedł, zrób to razem. Ja tak też zrobiłem. Pojechałem do ludzi, którzy to robili.
Zobaczyłem, jak to robią, pożyczyłem od kogoś kasę, zrobiłem to samo, co robili tamci, okazało się, że działa. I tak robiłem wielokrotność. My jesteśmy pracoholikami i tak jak ktoś, nie wiem, wszedł we flipy i wie, co to jest flipowanie. Flipowanie to kupisz taniej, wyremontujesz, sprzedaż drożej. To ja sobie nie wyobrażałem kiedyś przed tym, bo nie jestem z wielkiej biznesowej rodziny, że będę na przykład obracał nieruchomościami każda po 300 tysięcy, nie jedną, dwoma, tylko ośmioma naraz. I mieliśmy pożyczone na 8 naraz. No tak jak robisz 8 naraz flipów, to jest się czym dzielić. Nawet jak to są najmniejsze flipy po 30-50 tysięcy na czysto, zrób takie 8 w ciągu 3 miesięcy, zostaje ci na jedno mieszkanie dla ciebie, tak? No i zaczyna tak to działać, że później kolejne. Kula śnieżna przyspiesza. Bardzo szybko to później przybiera. Są większe możliwości. Później wartość jednego mieszkania to jest tak naprawdę, można kupić już kamienicę, no bo masz wkład 10-20% na cały budynek. Tak też zrobiliśmy. Mamy dzisiaj naszego słynnego flipa na kościele, gdzie kupiliśmy go za kilkaset tysięcy, a mamy ponad 3,5 miliona wartą dzisiaj kamienicę z 15 mieszkaniami. No więc wracając do pytania, zaczynamy od zera, idziemy z tym, co mamy, nie czekamy, nie uczymy się wieczność, nie jeździmy na szkolenia, nie wydajemy pożyczonych 100 tysięcy na szkolenia, tylko po pierwszym idziemy z tym, kto już to zrobił i działamy. Mieliśmy trochę konfrontować typ Polska, a tutaj się w wielu aspektach zgadzamy i w tym również. Ja bym polecał tą odpowiedź zastosować w życiu, czyli naprawdę wziąć do serca słowa Sebastiana i w jakiejkolwiek dziedzinie, ale w nieruchomościach myślę też to ma ogromne znaczenie, bo w nieruchomościach jak się robi coś bez wiedzy, tak po prostu na ułańskiej fantazji, to można stracić. Więc tutaj nie zawsze się wtedy zyska, jeżeli się coś zrobi bez wiedzy, bez jakichś kompetencji, bez po prostu informacji, bo można kupić nieruchomość jakimś bublem prawnym, z jakimiś właśnie różnymi aspektami, więc zdecydowanie warto korzystać z po prostu osób, które coś zrobią i robią to dobrze, ale weryfikujcie waszych mentorów czy osób, od których się uczycie poprzez efekty, które mają, więc jakby też dzisiaj w internecie wszechobecnie jest mnóstwo wiedzy na temat wszystkiego, nieruchomości też, ale sprawdzajcie, weryfikujcie, warto, bo później wam to zaoszczędzi w nieruchomościach no dziesiątki, setki albo i więcej tysięcy złotych, więc też tą drogę bym rekomendował, myślę, jaką najlepszą, najbardziej taką bezpieczną, ale również najskuteczniejszą z wszystkich, które do tej pory poznałem, czyli znajdźmy osobę, która to zrobiła i pytajmy jak. Więc jeżeli ktoś z was nie ma kapitału, a ma marzenie wybudować hotel i zebrać 30 milionów w 2 lata, to my wiemy jak. To zrobiliśmy. Więc zrobiliśmy obiekt hotelowy od zera, nie mając doświadczenia w hotelarstwie, zebraliśmy kapitał od naszych inwestorów w klubie przedsiębiorczości, wielu naszych prelegentów nam zaufało, więc jakby przeszliśmy tą drogę. Tutaj jak ktoś z was chce zacząć, ja jestem zauroczony tym, co widziałem, nie spodziewałem się tego, jak to wygląda, przyleciałem do Paphos na Cypr, ale to też podkreślę to, co powiedział Wojtek, ludzie, więc czy zagranicza, czy Polska, ja wiem też o wielu osobach, które niestety na przykład źle zainwestowały w Hiszpanii czy gdzieś, tak? I dzisiaj wracają z feedbackiem do nas, że coś tam nie wyszło, że to jakiś nieudany projekt, że ktoś tam coś źle doradził. Właśnie sprawdzajcie osoby, które no, za tym projektami stoją, czy one tym żyją, czy tam mieszkają, czy to tylko tak po prostu sobie siedząc w Polsce rekomendują nieruchomości na całym świecie, a tam się okazuje, że nie zawsze jest tak kolorowo, jak to jest na ekranie komputera, więc to jest bardzo istotne. No więc właśnie do tego chciałem nawiązać, ponieważ ja odwiedziłem kilka krajów pod takim kątem turystycznym, ale mieliśmy jakiś epizodik taki mały w temacie, jak tam nieruchomości wyglądają i weryfikowaliśmy to właśnie i pociągnę temat, to powiedział Adam, weryfikowaliśmy to i okazuje się, że mnóstwo pośredników, którzy oferują w Polsce nieruchomości za granicą, no już ta sławna Hiszpania, nie, zostaniemy przy niej, bo jeszcze parę słów o niej będzie, mimo że budujemy Polskę z Cyprem, okazuje się, że to są po prostu osoby, które z biur nieruchomości tamtejszych biorą oferty, dorzucają do nich swoje parę procent i to jest wielkie pośrednictwo w nieruchomościach, tak? Wy oferujecie zarówno w Polsce, jak i na Cyprze totalnie inny model biznesowy, tak? Nie jesteście pośrednikiem pośrednika, tylko co robicie, żeby ta wasza oferta była atrakcyjna dla tego inwestora? To przede wszystkim my nie jesteśmy pośrednikami. Nasz biznes to nie jest pośrednictwo sprzedaży, tylko naszym biznesem jest analiza zagrożeń dla klienta i to my zrobiliśmy ten research w miejscu inwestycji, żeby w strategii inwestycyjnej obniżyć ryzyko do minimum. To jest nasze zadanie, tak?
na kilkudniowy wyjazd na Cypr już inwestor nie musi objeżdżać całego Cypru, szukać po lokalach gastronomicznych najlepszych agentów, bo większość z nich przyjmuje w gastronomii, bo nie mają własnych biur nawet. Więc wygląda to tak, że my proponujemy gotowe rozwiązanie. Znamy dewelopera, wiemy, czy jest na kredycie, wiemy, czy ma przeterminowane płatności, wiemy, czy działka jest na kredyt, wiemy, czy dowozi, czy zmienił kiedyś spółkę, czy na każdą nieruchomość, nową inwestycję otwiera nową spółkę. To są zagrożenia, ja mówię teraz o zagrożeniach, tak? Oczywiście, żeby tego nie robił. Najlepiej, gdyby prowadził tą samą firmę od wielu lat, wiele projektów na tej samej firmie stawiał i do tego jeszcze najlepiej, żeby zatrudniał całą swoją rodzinę. Wtedy wiemy, że jak on by chciał się wywalić, to wywali wszystkich. I tego tacy w ogóle jakby nie myślą kategoriami oszustwa, a są tacy, co myślą tylko kategoriami oszustwa, stawiają spółki po to, żeby wyciągnąć. Na południu Europy prawie wszędzie sprzedaje się wszystko off plan, czyli nic jeszcze nie jest wybudowane, a już się to sprzedaje. Na Cyprze dzisiaj jest taka koniunktura, że sprzedaje się bardzo szybko, czyli nawet przed wydaniem ostatecznego pozwolenia na budowę. Czyli jak mocno trzeba mieć zweryfikowanego dewelopera, żeby kupić i wiedzieć, ufać mu, że on dostanie w ogóle to pozwolenie. A 30% jest minimalna pierwsza wpłata, taka już kontraktowa. I często się zdarzało, że taki deweloper brał te 30% razy 30 od 300 tysięcy, czyli 3 miliony i tyle go widzieli. Więc research deweloperów, lokalizacji, gdzie ta lokalizacja, czy dobra, czy zła, wiecie, że w nieruchomościach się już powtarza to zawsze, tak? Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Można kupić w tym samym mieście, czyli na przykład z perspektywy, nie wiem, 500 kilometrów kupuję w Warszawie, ale też w Warszawie są złe lokalizacje, tak? Nie wiem, jakieś dzielnice, które się nie sprzedają, albo nie będą się wynajmowały. A na pewno w małych miejscowościach tak jest, bo jeszcze Warszawa to może był zły przykład. A teraz sobie pomyślmy z perspektywy kilku tysięcy kilometrów. Kupujemy coś na Cyprze. Nawet w sumie jest blisko morza, no ale tam nikt nie przyjedzie, bo na przykład nic nie dojeżdża, nie wiem. A obok morza jest jakaś farma czegoś. I ktoś na trzydniowym wyjeździe tego nie wie, że dwa razy w roku tam jest tuć, nie wiem, trzody chlewnej na przykład, tak? No i nikt tam nie będzie jeździł. Także to, co powiedzieliśmy na początku, ludzie tacy jak my, którzy sprawdzili ten rynek, zweryfikowali go, wieloletnie doświadczenie w rynku jest najważniejsze. Dużo już powiedzieliście o tych zagrożeniach, ale nie wszystko. Jakie zagrożenia spotykacie wy w tym, co robicie, ale jakie też zagrożenia mogą spotykać inwestorów oraz osoby, które z wami chcą współpracować w tych nieruchomościach, w tej branży? Zagrożeń jak zawsze w strategii inwestycji jest dużo, tak? No wiadomo, to co wracamy do tego, że jeżeli jest dobrze zrobiony research, to jest ich mniej. No nie mamy wpływu na pewne procesy, które na świecie ostatnio zachodzą i można powiedzieć, że to są te zagrożenia, tak? Nie wiemy, jak się rozwiną sytuacje z konfliktami dzisiaj na świecie, dlatego też tak ważna jest dywersyfikacja. Jeżeli chodzi o Cypr, no to taką bardzo kluczową sprawą, na którą bym zwrócił uwagę i zalecał, to wzięcie dobrego prawnika. Na Cyprze prawnik odpowiada polskiemu notariuszowi. On nas reprezentuje. Przeważnie jest dwóch prawników. Jeden jest strony sprzedającej, drugi kupującej. I oni ze sobą współpracują. Oni są licencjonowani. Jak zrobią coś w złym kierunku, czyli na niekorzyść swojego klienta, mogą stracić licencję. Mała wyspa. To tak samo jak notariusz też, jak zadziała źle, to też straci uprawnienia, tak? Więc na to bym zwrócił uwagę, żeby dobrać firmę, która już ma na koncie dużo transakcji. Dwa, no research na nieruchomościach, no to jest obowiązkowy, czyli zagrożenie tego właśnie lokalizacyjne dewelopera. Przejechać się po jego wykonach z poprzednich lat. Bardzo zła technologia budowy kiedyś na Cyprze była. Wszystkie nieruchomości stare są zawilgotniałe, mimo tego, że to jest bardzo suchy, bo gorąco wydawałoby się klimat, tak w ogóle jest wilgotny, no bo jest wyspa. Więc to jest też bardzo ważne, czyli poprosić, jeżeli już jedziemy gdzieś, gdziekolwiek, nie tylko na Cypr, to poprosić tego agenta, przewieź mnie po innych inwestycjach tego dewelopera, pokaż mi 10-letnie, 15 może letnie, 5, tak, w trakcie budowy czy coś ma, pokaż mi jaka jest lista sprzedanych nieruchomości w trakcie budowy. My dzisiaj mamy oferty tylko off plan, gotowe,
to jest na przykład na 50 willi jedna, bo ktoś zrezygnował, rozwiódł się albo coś i one już są w trakcie budowy i została jedna i tak naprawdę wróciła na rynek. Zdarzało nam się sprzedać w jednym obiekcie po 2-3 razy to samo mieszkanie, bo albo klient stracił jakąś możliwość finansowania, albo nie przeszedł KYC, procesu weryfikacji jego kapitału. Zagrożeniem na pewno jest troszeczkę inna mentalność. Czyli też trzeba by się w ogóle zastanowić, gdzie się jedzie inwestować, tak? Jeżeli chodzi o Cypr, to już jest bardzo multikulti. Tutaj jest dużo napływów rosyjskich z Wielkiej Brytanii, ale też z całego świata. No i dużo jest już Polaków. I tam się to wyrównuje. No ale jednak w administracji pracuje większość Cypryjczyków. No i trochę to siga-siga działa, więc tak nie do końca jest tak, że jak dokumentu brakuje, to możesz go przynieść, bo pani ci może powiedzieć, ale pan się nie umawiał. No ale brakuje pani dokumentu. To proszę się umówić na tej zasadzie, tak? Procesy trochę długo trwają. Nie kupimy mieszkania dzisiaj i dzisiaj go nie sprzedamy, na pewno. Bo proces przeniesienia własności, proces później sprzedaży, to jest dwukrotnie to samo, to nieraz trwa nawet do kilku miesięcy. No i tych zagrożeń, oprócz tego, że jest bardzo gorąco, dzisiaj jest ponad 40 stopni, rekina dzisiaj jednego widzieli w Lernace, no to tak dużo więcej nie ma. Nie? Naprawdę rynek jest przyjazny inwestowaniu. Okej. Na Narusie nie ma rekinów i nie zapowiada się, żeby miały być, ale być może są jakieś inne zagrożenia. Oczywiście, tak jak wszędzie jest bardzo dużo zagrożeń. My po 4 latach widzimy, czego nie widzieliśmy wtedy, kupując pierwszą nieruchomość, jak to wygląda. Natomiast teraz jesteśmy wręcz pewni naszej strategii. W sensie wiemy, jak chcemy inwestować, co chcemy zrobić. No bo sam zakup, my głównie działamy na ziemi, bo dla nas interesuje ziemia, na której będziemy rozwijać nasz biznes. A co za tym idzie, znamy naszą strategię. Wiemy, że 2000 Fromborg, w którym żył i tworzył Mikołaj Kopernik, jest w nim pochowany, czyli jeden z najsławniejszych Polaków, mają bardzo duże takie argumenty, dlaczego to miasteczko powinno wręcz eksplodować turystycznie, ale tego nie zrobiło przez ostatnie 50 lat, a wręcz była taka równia pochyła w dół. No my widzimy ogromny w tym potencjał, a przede wszystkim w tym, jakie nieruchomości budujemy. Jak widać po pierwszej naszej inwestycji, czyli Narusa Leśna Przystań, nasz kompleks, wyróżnia się bardzo mocno, nie tylko w okolicy, ale i w Polsce, że jest dobrze zarządzany, pięknie zbudowany, w pięknym miejscu i jest zachwycający. Tak samo wszystkie nasze następne inwestycje, tak samo będą takie, powiedzmy, konkursowe. Teraz inwestycja, którą przygotowaliśmy dla inwestorów, czyli Copernicus Residence, kolejne 20 domów, które będziemy budować zaraz koło katedry właśnie, w której pochowany jest Kopernik. Wiemy, że to jest projekt konkursowy, że jest podkręcony pod katedrę, pod Kopernika i wraz ze wzrostem Fromborka czy okolicy całej, wiemy, że takie nieruchomości będą wzrastać po prostu szybciej, czyli te stopy zwrotu po prostu będą lepsze. No i jest pewny operator, czyli my, czyli wszystkie nieruchomości, które budujemy, od razu bierzemy w operat. Po to zresztą teraz poświęciliśmy 1,5 miliona na aplikację, która ma zarządzać tymi obiektami w okolicy. No więc takie zagrożenia my staramy się z kolei eliminować, no bo widzimy te zagrożenia, potrafimy, jeszcze jakim zagrożeniem jest brak wiedzy odnośnie rynku, czyli kupno po prostu nieruchomości, która do wyrównania samej ceny będzie potrzebować kilka lat. My staramy się wyszukiwać właśnie te perełki, które nie trafiają jeszcze do internetu, tak kolokwialnie mówiąc. Czyli takie spod lady, no bo mamy te kontakty, mieszkamy tam, jesteśmy największym pracodawcą w okolicy, to też jesteśmy takim naturalnym hubem. No ale właśnie dzięki temu eliminujemy to ryzyko straty, takie, czyli analiza, dobra cena i strategia na przyszłość, w sensie po co kupujemy w ogóle daną nieruchomość. Okej, no trzeba przyznać, że Narusa teraz po adaptacji plaży i paru jeszcze innych rzeczy, które wprowadziliście. W ogóle jak ktoś z Państwa nie był, to polecam, bo Cypr to wiadomo, że nie wymaga specjalnie polecenia, jest fantastycznym miejscem. Natomiast Narusa Leśna Przystań to jest miejsce wyjątkowe, jestem tam co pół roku, czasami co roku
I to miejsce tak się zmienia, że w zasadzie za każdym razem cię zaskoczy. Jak przyjedziesz po paru miesiącach, to totalnie nowe rzeczy. Tak jak teraz, elektryczne skutery, motocykle, jakieś historie, katamaran taki nowoczesny, elektryczny, tak? Zdaje się? No niesamowite miejsce i świetnie się rozwija. Rozumiem, że też ograniczacie to ryzyko przez to, że te kolejne inwestycje są bardzo blisko. Oczywiście, to właśnie chodzi o skupienie na rynku, po prostu. Jeżeli wiemy, że pracujemy nad rynkiem, no bo Fromborg jest o tyle wdzięcznym miejscem, że nie jest duże, nie jest zagospodarowane, nie ma absolutnie żadnej konkurencji. Można otworzyć cokolwiek się nie otworzy, jesteś najlepszy, nawet jeśli byłby to średni standard. Stąd też, zresztą to była bardzo duża nasza strategia. My nie chcieliśmy w ogóle zaludnionej części. Chcieliśmy właśnie takie miejsce, które będzie eksponować dużą przestrzenią, małą zabudową. Mamy wpływ na MPZP całego regionu, ponieważ no, pracujemy z Urzędem Miasta, w zasadzie ja pracuję z Urzędem Miasta na stałej stopie kilka dni w tygodniu. I pracujemy wspólnie, no dlatego też wydzierżawiliśmy teren plaży, molo we Fromborku i wszystkie takie aspekty, klucze parkingi, wszystkie aspekty, które są kluczowe w mieście do rozwoju turystyki. Stąd też dlatego no, jesteśmy pewni, że pomagamy temu szczęściu, jeśli chodzi o nieruchomości. Jeżeli inwestujemy w nieruchomości, a koniunktura miasta idzie grubo do góry, no to znaczy, że nieruchomości też pójdą lepiej niż rynek do góry. Tak wrócę do tego Cypru jeszcze. Wspominałeś o 30%, to jest wkład własny w nieruchomość, żeby ją mieć na Cyprze. A jak wygląda kwestia, wspomniałeś Sebastian o sprawdzaniu wiarygodności finansowej. Kto to robi i gdzie to robi? Czy Polak, który chce kupić nieruchomość na Cyprze, może się wykazać polskimi dokumentami? Czyli tu wchodzimy w proces zakupowy, tak? Tak. Jak wygląda? No to pokrótce. Wybór nieruchomości. Po wyborze nieruchomości jest rezerwacja. Rezerwacja z reguły to jest 10 tysięcy euro. Przy bardzo drogich transakcjach może to być po 50 tysięcy nawet euro. Od takiej wpłaty rezerwacji mamy rozpoczęty proces KYC. Jest to proces od z angielskiego poznaj swojego klienta, your know customer. Chodzi o weryfikację pieniędzy, czyli ustawa o praniu brudnych pieniędzy, o sponsorowaniu terroryzmu i tak dalej. Wszędobylska, tak? Dzisiaj w całej Europie, jak nie na całym świecie. Taki proces polega na przedstawieniu dokumentów uwiarygodniających twoją osobę. Czyli nie do końca, czy zarobiłeś już te pieniądze na to, co chcesz kupić, tylko czy masz na czym je zarobić i czy na koncie masz na dzisiejszą wpłatę. Czyli nie może być tak, że kupujesz dziś za bańkę coś, a masz na koncie 10 tysięcy na rezerwację, jeżeli płatność jest od razu, ale musisz mieć tyle, ile jest wymagana ta płatność. No i wtedy co płatność będzie wymagane od ciebie, pokazanie skąd masz. Skąd masz, czyli co? No może być to kontrakt sprzedaży jakiejś nieruchomości, może być to kontrakt pracowniczy, czyli umowa o pracę, może być własna działalność. Przedstawiamy podstawowe dokumenty od paszportu począwszy przez rachunek za prąd, za wodę, jakiś administracyjny do konta bankowego przez obroty na tym koncie kończąc na PIT-cie, czyli na dochodach. Po takiej akceptacji przez bank cypryjski wyraża bank cypryjski zgodę. Nie zdarzyło się, żeby obywatel polski, który się zdecydował podejść do KYC, czyli wyraził chęć zakupu nieruchomości, więc można tu się zastanawiać, czy wszyscy, którzy nie kupili, to nie byli ci, którym się nie podobało, czy może nie mieli jak pokazać, skąd mają pieniądze. To wpłacamy 30%. To 30% to jest zawsze netto, bo nieruchomości na Cyprze, tak jak w Polsce, na rynku pierwotnym są owatowane. VAT jest albo 5, albo 19%, w zależności jaka jest dedykacja tej nieruchomości. Tak zwana usługówka, czyli na wynajem jest od razu 19%. Jeżeli kupujemy dla siebie do permanentnego życia, to czy użytkowania raz kiedyś, ale po prostu bez możliwości legalnego wynajmowania, to jest to 5%. 30%, od 30% odliczamy pierwsze 10 tysięcy euro i następnie wchodzimy w proces budowlany. Czyli jakby finansujemy tą budowę, to 30% może być wpłacone nawet 6 miesięcy przed rozpoczęciem budowy. Czekamy na to właśnie ostateczne pozwolenie na budowę.
I załóżmy za 6 miesięcy jest rozpoczęcie budowy. Wtedy są 4 płatności takie kluczowe. Pierwsza na rozpoczęcie 16,25% znowuż, tak? I to jest rozpoczęcie. Do surowego stanu otwartego, czyli do końca konstrukcji budynku, ta płatność wystarczy. Dopiero następna jest na koniec konstrukcji kolejne 16,25. Następne mamy na wykończenie aluminium, czyli wszystkie barierki, okna i tak dalej. I ostatnia jest transza, kiedy prace budowlane są zakończone na obiekcie lub w apartamencie czy w willi. I 5% przy oddaniu kluczy. Jak ktoś tam dobrze szybko liczy, to na pewno się zgadza. Proces trwa od 14 do 24 miesięcy, w zależności od tego, jak w dużym kompleksie kupujemy. Deweloper wykańcza kompleks pod klucz, to znaczy wszystkie drogi dojazdowe, wszystkie krawężniki, drzewka, nasadzenia, wszystko jest w ogrodach. Do tego mieszkania są wykończone pod klucz, czyli te ceny wcale nie są wysokie, choć są cenami z dużych polskich miast. To deweloperzy dużych polskich miast nie oferują w cenie basenów, restauracji, siłowni, wszystkiego, co, że tak powiem, oferują deweloperzy na Cyprze, a do tego wykończenie w kamieniu naturalnym, marmur, granit, deska, bardzo wysokiej jakości dzisiaj materiały. Tak jak wspomniałem, warunki atmosferyczne dość trudne, bo bardzo wysoka temperatura i duża wilgotność, więc materiały muszą być bardzo dobrej jakości. Karolina podpowiada. A Karolina, bierz mikrofon. Biznesowo jeszcze powiemy, że od pierwszej wpłaty, która jest ta 30%, dysponujemy wynegocjowaną cesją. To znaczy nie każdy deweloper się chce pod tym podpisać, ale mamy tam, gdzie współpracujemy, wynegocjowaną mamy cesję. Czyli gdybyśmy chcieli wyjść z procesu, bo coś się wydarzyło i nie możemy dalej finansować, nie mamy z czego, mamy możliwość to sprzedać komukolwiek, nawet najbliższej, nie wiem, no komukolwiek, po prostu wychodzimy, tak? Ale mamy też możliwość zarobić. I to jest ten taki drugi jakby aspekt inwestowania w nieruchomości na Cyprze, bo wolno handlować cesjami, tak jak do niedawna, zresztą nadal jeszcze to się dzieje, ale po prostu można po małej wpłacie, bo po 30% można odsprzedać komukolwiek za własną cenę. No tak, bo te nieruchomości raczej cały czas rosną, nie? Więc... To nawet nie o to chodzi, że one rosną. To, że rosną, to jest jakby no, logiczne. Na razie przynajmniej na świecie wszędzie rosną, jeżeli się nic takiego tam wielkiego nie dzieje. Tu chodzi o to, że wchodząc w plan u deweloperów, z którymi my współpracujemy, my go finansujemy. On nie ma kosztu kredytowania w swoim procesie. Jak sobie przeanalizujemy proces zakupu inwestycji w Polsce, to 90% inwestycji w Polsce deweloperskich jest finansowana przez bank. To jakiś tam rachunek powierniczy, otwarty, zamknięty, później dopiero wpłacają klienci, tak? Ale generalnie koszt jest. Chociażby samego powierniczego jest koszt. A dzisiaj kredyty, jak wiemy, jakie są, no to myślę 6 a 10%. A tu ponosi ten, no i oczywiście ponosi ten koszt klient, czyli w cenie metra, później mamy te wszystkie koszty kredytowania, tak? Proces od zakupu działki do wybudowania to jest między 24 a 36 miesięcy, więc bank też musi żyć, nie? No to ten koszt to są te nasze pewnie z 20% naszej wartości ceny z metra kwadratowego. A na Cyprze to my finansujemy tego dewelopera, czyli jesteśmy pewni, że wchodząc w off-plan na koniec cenę płacimy przez 24 miesiące, dodajemy do niej te 20% i to jest cena rynkowa mieszkania. A nawet 30, więc jeżeli jest deweloper sprawny i buduje szybko, a i do tego ładnie i z dobrych materiałów, to na etapie budowy odsprzedajemy już 20% tą nieruchomość drożej. Komuś to przyjechał i bał się zainwestować w dziurę i kupuje szkielet, powiedzmy gdzieś tam może trochę za szkieletem, nie? Bo tak już poszliśmy w biznes trochę. Dobrze, dobrze. Macie wspólną cechę w tych nieruchomościach, bo faktycznie te nieruchomości na Cyprze, kiedy mają te kompleksy zamknięte z ochroną, basenem, siłownią, czasem sklepem czy restauracją, to jest taki standard, czy tylko wy w takich się obracacie? No właśnie, ja tutaj nawiążę do tej wypowiedzi. To jest, myślę, że clue w ogóle inwestowania w nieruchomości. Bo kupić można nieruchomość wszędzie, każdą, od nawet najlepszego dewelopera. Ale jak później ta nieruchomość nie żyje, czyli nie mamy tego zarządzania, nie mamy tego życia, czyli nie rozwijamy się, bo co z tego, że okej, jest sprzątanie, jest jakieś strzyżenie trawnika, to nie wszystko. Więc management taki dobry u nas, ale zarządzanie tak nieruchomością uważam, że jest podstawą dobrej inwestycji, bez względu na to, gdzie ona by nie była.
I czy na Cyprze wszystkie obiekty to mają? Też nie wszystkie. Możemy spotkać obiekty na przykład, które są zlicytowane. Okej, kupimy okazyjnie z rynku wtórnego, ale co z tego, jak się okazuje, że nikt nie sprząta basenu, nie ma nawet takiego czynszu do zarządcy, więc nikt nie naprawi dachu, nikt nie naprawi części wspólnych. No i pojawia się problem, bo nagle jesteśmy z nieruchomością, która niestety, ale traci na wartości. Jasne. No i na Rusa to samo, prawda? Czyli obiekt, który ma basen, mnóstwo atrakcji, dzień wypełniony od rana do wieczora, nie da się nudzić na Narusie. To jednak punkt wspólny z nieruchomościami na Cyprze. Dopowiem właśnie i to, co powiedziałeś teraz, jest o Karolina. Chodzi bardziej nam o to, że lokalizacyjnie można stracić w najlepszej z punktu widzenia lokalizacji, nie wiem, no inwestujemy powiedzmy nad Polskim Morzem w super miejscowościach i wcale nie będą hulały, jak to, jak Narusa zbudowana, dzisiaj już tego nie można powiedzieć, ale niedawno w Czarnej, tak? Gdzieś tam w lesie, nie? I to samo jest na Cyprze. Można stracić inwestując na fajnym Cyprze, ale nie w tej lokalizacji, co trzeba. Są lokalizacje, które dzisiaj nie są trendy, tak? Nie są, one już miały może swoje czasy świetności. Są lokalizacje bardzo stricte turystyczne, gdzie sezon jest troszeczkę krótszy, bo zawsze jest na Cyprze długi sezon, zawsze jest gorąco, ale na przykład nie funkcjonują wszystkie obiekty, bo nie ma aż tylu turystów, bo jednak w Europie wakacje są o danej porze roku, tak? I wolne ludzie mają o danej porze roku i więcej przyjeżdża ich latem. Latem europejskim, czyli tym środkowym jakby high sezonie. I można stracić nawet inwestując z perspektywy Polski na Cyprze, bo nie kupisz w tym miejscu, nie wiem, o 10 kilometrów, to niech się różni. I już wystarczy. Znajomość rynku, nie? Kolejny raz i lokalizacji. Okej, okay, bardzo mamy mało już czasu, a jeszcze tam zostało sporo pytań, więc przejdę do takich, które mnie osobiście bardzo interesują. Myślę, że wiele osób, które słyszy o tym szczęsnym czy nieszczęsnym inwestowaniu w Hiszpanii. Mówię szczęsnym, bo jednak wiele ludzi tam ma swoje posiadłości i się z nich cieszy. Dlaczego nie Hiszpania? Zadałem takie pytanie kiedyś Sebastianowi i o, teraz też się uśmiecham na to chyba gotową odpowiedź, nie? Co takiego Cypr... Ja chyba pamiętam, że ty masz w Hiszpanii, tak? Nie, ale było blisko. Okay. To nie będę mówił o Hiszpanii, będę mówił, czego nie ma na Cyprze. Na Cyprze prawo spadkowe jest takie same jak w Polsce. To jest bardzo ważne. Proszę sobie sprawdzić, jakie prawo spadkowe jest w Hiszpanii. Ile procent można maksymalnie zapłacić od spadku, który nam pozostawił spadkodawca, tak się mówi. Na Cyprze nie ma okupas. To jest też bardzo ważne. Jest bezwzględna własność nieruchomości. Kupujemy jak w Polsce, są księgi wieczyste. Wpisy do rejestru, tak samo jak w Polsce. Na Cyprze jest bezpiecznie. Naprawdę pick-upy ze sprzętem, kabriolety pootwierane, domy nie mają ogrodzeń, kompleksy nie mają ochroniarzy i nic nie ginie. Naprawdę. Na Cyprze nikt was nie zaczepi na plaży, że chce wam zrobić masaż, sprzedać okulary, zegarek, nie wiem, cokolwiek innego. Mieszkanie to jeszcze może się zdarzyć. My mówimy w ogóle, dlaczego ten Cypr? To przede wszystkim bezwzględna własność, prawo i bezpieczeństwo. Prawo jest, prawo to podatki też między innymi, tak? Generalnie podatki. Taką mamy wyliczankę. Można kupić dwa apartamenty za łącznie 500 tysięcy euro, które będą generowały każdy na czysto po 7% stopy zwrotu i mamy blisko 180 tysięcy złotych rocznie, których nie musimy opodatkować, bo to jest wolna kwota od podatku. To jest najwyższa wolna kwota w ogóle w Europie. Na marginesie w Bułgarii jest zero. Od zera musisz już płacić podatek, czyli zarobiłeś 1000 tam czegoś, nie wiem. To płacisz. Na Cyprze 19,5 tysiąca wolne. Jest to prawda podatek zdrowotny 2,5%. Na Cyprze też są jeszcze lepsze udogodnienia, jak na przykład zero podatku od dywidend. Też jest tylko wtedy przy dywidendzie też jest tylko zdrowotne 2,5%, ale od zysków kapitałowych. Czyli tak zwany holding prosty i od zysków kapitałowych na Cyprze nie płacimy podatku. Tego też w Hiszpanii nie ma.
No, nie chcemy o Hiszpanii dużo mówić, bo już trochę nam zarzucają, że jedziemy po tej Hiszpanii, ale osobiście mamy rodzinę w Hiszpanii, która tam mieszka. No, okupas działa, pewne rzeczy działają. My naprawdę staramy się tym, co ma Cypr, co daje Cypr i każdemu polecimy zweryfikować, zanim zdecyduje się gdziekolwiek za granicą inwestować. I zawsze powiem, lepiej w Hiszpanii niż nigdzie, tak? Czyli to też jest tak, że dywersyfikacja jest moim zdaniem must have, tak? Czyli lepiej jest zainwestować gdziekolwiek niż nigdzie. Pieniądz traci na wartości, jak się go trzyma po prostu. Tu mówimy Polska, Cypr, ale tak naprawdę to jest Narusa i Pafos, tak? Bo wy działacie w konkretnej miejscowości, a nie na całym Cyprze. Byłem zresztą w kwietniu i widziałem to na własne oczy, o czym mówicie i naprawdę jest tak, jak jest tak dokładnie. Jest czysto, jest bezpiecznie, jest słonecznie i jest naprawdę fajnie. No a my tutaj jakby Narusa, więc jakby to jest Frombork, to jest Warmia, to też nie jest cała Polska. Jeden z naszych inwestorów, którego oprowadzałem po tym obiekcie naszym, jak zaczynaliśmy budowę, w sensie obiekcie, lesie po prostu, bo tam był las, to powiedział mi, że Adam, ale tutaj nic nie ma. Ja mówię, no właśnie dlatego to budujemy. Więc dobrze szukać takich perełek. One dalej są. Tak jak jest przysłowie, że najlepszy czas na sadzenie drzewa był 20 lat temu, a drugi najlepszy czas jest teraz. Więc to nie jest tak, że już wszystko, karty rozdane i nie ma okazji. Jest ich mnóstwo wokół nas. Bardzo dużo. Są oczywiście takie pewne miejsca, które są ściągające turystycznie i tak dalej. Mamy zresztą dzisiaj też właściciela Salowego Dworu z Zakopanego, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc to są takie pewniaki, tak? Takie miejsca znane wszystkim, ale są też takie nieodkryte perły, gdzie można zrobić coś wielkiego i właśnie odkryć ten potencjał. I podobnie wy działacie, reprezentując super miejscowość. Moi drodzy, musimy kończyć, dostaję bardzo, coraz bardziej odkryte znaki z zaplecza. Ja tylko powiem słowo, że naprawdę takie nieruchomości jak Narusa, takie też są na Cyprze, one są coraz bardziej w cenie i ludzie potrafią bardzo dużo płacić za ten luksus, bo nie sztuką jest mieć nieruchomość wszędzie, tam gdzie są inni, gdzie są turyści, tak? Ale niektórzy naprawdę szukają dzisiaj oazy spokoju i to jest odpowiedź, myślę, na to. Otwarliśmy wiele wątków, jak zauważyliście, i wiele jest rzeczy jeszcze, które można by było powiedzieć. Zarówno ekipa Narus, jak i ekipa z Pafos są z nami przez cały Wall Street aż do niedzieli. I gorąco zapraszam do strefy KP, w której możecie porozmawiać o tym, jak bezpiecznie inwestować w tych miejscach, ale być może również poznać w ogóle punkt spojrzenia wasz na nieruchomości za granicą. Warto, nie warto, co zrobić, jak nie zrobić. Wiemy już od was, że warto, ale myślę, że jeśli ktoś jest mocno zainteresowany tematem, to w strefie KP możemy również na pewno tych informacji o wiele więcej uzyskać niż tego podczas panelu. Żeby was bardziej zachęcić do przyjścia do tej strefy, to tam po prostu leją piwo. Narusa przywiozła piwo, więc myślę, że to jest na tyle silny argument, że po prostu się tam spotkamy. To my powalczymy. My przywieźliśmy Commanderia, jedyne wino na świecie, które ma swoją historię 6 lat temu. Dla wszystkich może nie starczy. 6 tysięcy lat temu, przepraszam. 6 tysięcy lat temu już produkowano. Też trochę o tym Pafos. Pafos jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO i warto je po prostu odwiedzić. A jak już będziecie, to zapraszamy do nas. Pokażemy wam i historię, i nową historię nieruchomości, którą tam budujemy. Bardzo dziękujemy, gorące brawa.